Jest w Biedronce takie dobre ciacho z kruszonką. Znaczy dobre pewnie. Za każdym razem jak je jem, to moja wątroba mnie błaga, żeby mnie popił kretem. To przynajmniej nie będzie długo cierpiała, ale no takie moje kulinarne guilty pleasure z żemikiem smaczne. Ale gdy odkryłem ten cudowny wypiek, to kosztował standardowo bodaj 2,99, a teraz półtora roku później chcą za niego 4,47. A taka nierówna kwota, bo to promocja. Wszystko robi się ostatnio coraz droższe, ale jeszcze do niedawna nasze ukochane hobby czyli porównywanie ze sobą prostopadłościanów, które dla osób postronnych nie różnią się od siebie zupełnie niczym, stanowiło dla mnie taką bezpieczną przystań. Bo tak, tegoroczne Samsungi Galaxy, dajmy na to, były trochę droższe niż zeszłoroczne, ale przynajmniej były też od nich jednoznacznie lepsze. To znaczy, gdybyście mieli obok siebie w tej samej cenie jedne i drugie, to byście się nie zastanawiali, tylko brali od razu te nowsze. Tymczasem wszystkie produkty spożywcze czy inne proszki do prania drożeją, jednocześnie maleją, a w smaku no, są takie same jak wcześniej. No. Tak więc nie ma absolutnie żadnych pozytywów. Tylko, że niestety smartfony zaczynają dołączać do tego jakże cudownego trendu i pierwszą jaskółką, którą trzeba było zawczasu zestrzelić, był iPhone 14 z zeszłorocznym, no właściwie prawie wszystkim, ale jeszcze lepszym przykładem albo gorszym w zależności od punktu widzenia jest Realme 10. Telefon, do którego personalnie absolutnie nic nie mam, po prostu gardzę tym, co sobą reprezentuję. Zawsze tak mówiłem ludziom w szkole, ciekawe dlaczego nie mam znajomych. I jakby coś to do samego Realme też nic nie mam. Przypominam, że smartfon Realme zdobył u mnie na kanale w grudniu 2021 prestiżowy tytuł telefonu roku. To jest taka wymówka jak ten słynny kolega gej, który nie chodzi na parady. Producent przedstawia Realme 10 jako ultra wydajną nowość. Spełnienie marzeń wszystkich graczy, którzy yy, oprócz gier najbardziej kochają brokat. Na stronie piszą, gdy masz aż tyle, trudno chcieć więcej. Tak, mając taki smartfon, nie wyobrażam sobie, jak można marzyć o czymkolwiek więcej. Dokładnie identyczne podejście mam do pensji 3200 Brutto. Nie, no telefon niezły, ale chodzi o to, że Realme 10 jest pod wieloma względami dokładnie taki, Taki sam jak Realme 9 sprzed pół roku, a pod niektórymi też gorszy. I dokładnie taki sam jak Realme 8 sprzed półtora roku. Tylko, że droższy. A skoro już wspomniałem o nagrodach, to ja za tę recenzję dostałbym dwa recenzenckie Oscary. Pierwszy za dziennikarstwo śledcze i drugi za recenzję, która swoim wyglądem najbardziej przypomina arkusz programu Microsoft Excel. W tej drugiej kategorii zawsze jest najwięcej nominowanych, bo 95% recenzji telefonów w Polsce tak właśnie wygląda. Tutaj na GSM Arena mamy ze sobą zestawione trzy generacje numerkowanej serii Realme. Realme 8, Realme 9 i Realme 10. Pierwszy kosztował u nas na premierę 999 zł w edycji 6 na 128 GB. Drugi w takiej samej Samej konfiguracji pamięciowej 1299 i najnowszy również 1299, ale tutaj ramu jest już 8 GB, więc no, zaczyna się ok. Wymiary i waga też mniej więcej takie same, ale no, nic w tym złego, bo są takie optymalne dla większości ludzi. Zresztą jak mógłbym narzekać, kiedy wygląd iPhone'ów się zmienia z częstotliwością występowania w Polsce całkowitych zaćmień słońca. I nie, te z powodu smogu się nie liczą. Ekran Realme 8, pamiętam, że był jednym z pierwszych smartfonów z AMOLEDem Full HD za mniej niż tysiaka. Dziewiątka dostała właściwie taki sam panel, ale jeszcze z odświeżaniem 90 Hz. A dziesiątka, no dziesiątka jest dokładnie taka sama jak dziewiątka. Nic. Nie zmienili. Żeby nie było całkiem porządny ekran, jak na nim oglądałem ostatni mecz Polski z Meksykiem, to kolory były bardzo intensywne, a wiecie, jak to często wygląda, że Polskie przekłamuje na szaro, a Meksyk na żółto. W każdym razie zamykałem oczy tylko dlatego, że no, ogólnie tej gry się nie dało oglądać. Wracając, to jedna różnica jednak się znalazła, to znaczy poprzednie modele dostawały czytniki linii papilarnych wbudowane w sam ekran, a tutaj jest z boku obudowy. Niektórzy tak wolą i to jest rzecz gustu, ale z punktu widzenia Realme i kosztów, no to ewidentne przycebulenie. Skoro był ekran, to teraz głośniki. Na średniej półce w ostatnich latach coraz więcej jest rozwiązań stereo i niesłychanie mnie to cieszy, bo nawet ten Infinix, którego ostatnio troszkę zjechałem, miał dwa głośniki, nawet Realme 8 z 2021 miał dwa głośniki, Realme 10 ma jeden. I to nie barzawy. No ale telefony są różne, zawsze jakieś kompromisy. Niektóre mają głośniki stereo, inne nie mają. Niektóre mają ekrany 90 Hz, inne się nadają tylko do wypieprzenia na śmietnik, a nowy telefon zawsze najłatwiej poznać po tym, że ma więcej mocy niż stary. I rzeczywiście procesor z Realme 10 to taka unowocześniona wersja tego z ósemki. Mocniejszy również od tego z Realme 9, co jak już pewnie wszyscy wiemy, wcale nie było takie oczywiste. W w grach naprawdę widać pewną poprawę, więc może właśnie dlatego, że w grach Realme 10 sobie radzi 6 na 10, a w innych aspektach 5 na 10, to promują go jako telefon ultra gamingowy. Nie no dobra, w sumie to nie jest takie głupie, bo tak sobie teraz myślę, że pasuje do tych dziewczyn, które siedzą na Twitchu z słuchawkami, z kocimi uszami i, i w bikini wielkości Kocich uszu. Takie te... True gamerki. A tutaj dla naszej wygody mamy też od razu zainstalowane parę gier dla tych True gamerów. Otóż są to block puzzle, yy, buble boxes, cube master, face moji, Good match, lords... Chciałem załadować, ale się nie ładuję. Lords Mobile i jeszcze Tile Master. Wszystkie były na tym telefonie od nowości, więc bardzo dziękuję, gdyż niesłychanie ich potrzebowałem. Na co dzień, w tym jak się włączają aplikacje i jak system działa, według mnie z kolei nie ma progresu, czyli jest po prostu... Ok, jeśli teraz wybieracie tani smartfon do gier, to spoko, ale jeżeli chcieliście na przykład wymienić sobie dla wydajności w grach Realme 8 na Realme 10, to radzę Wam, lepszą inwestycją będzie już wydanie tych pieniędzy na mikropłatności w PUBG Mobile, bo wtedy przynajmniej dostaniecie dokładnie to, czego się spodziewacie. Czyli gówno. Unikniecie rozczarowań, no bo tutaj tylko kilka klatek animacji więcej. Moja ulubiona sekcja aparaty. Główny był dużo lepszy w dziewiątce. Pamiętam, że lepiej sobie radził po zmroku, że przybliżenia z niego wychodziły bardziej ostre, a wszystkie zdjęcia po prostu no, ładniejsze. I nie wiem, może mi się głupio zrobiło, że nie potrafią do dziesiątki wrzucić aparatu, choć tak samo dobrego jak w poprzedniej generacji, więc podjęli jedyną rozsądną decyzję, czyli poddali się, przestali próbować i pozostałe aparaty Aparaty wypieprzyli w ogóle. Realme 8 i 9, oprócz głównego obiektywu, miały jeszcze na pleckach obiektywy ultra szerokokątne, moim zdaniem bardzo przydatne, oraz obiektywy makro, moim zdaniem nie bardzo przydatne, ale i tak dużo bardziej niż, dajmy na to, obiektyw mierzenia głębi. No to Realme 10 dostał dodatkowo tylko detektor głębi. A jeszcze słyszałem w tajemnicy, że w Realme 11 2 głębia to będzie jedyny. Obiektyw na pleckach. Selfie to jest chyba fizycznie ten sam moduł co w poprzednich generacjach, ale wychodzą bardzo ładnie, chyba nawet ładniej, może to nie wiem, dzięki lepszemu procesorowi. W każdym razie tutaj wyżywał się nie będę, bo mogę tutaj, podsumowując, aparaty Realme 10 to dużo mniejsze możliwości w tej samej cenie. Istnieje chyba jakiś powód, dla którego nikt nigdy nie użył takiego hasła reklamowego. Na koniec bateria i pojemność 5000 mAh oraz szybkość ładowania około 30W. To jest na średniej półce standard w końcówce 2022 roku. U mnie Realme 10 wytrzymywał po 2 dni na jednym ładowaniu, czyli bardzo ładnie, wielkie brawa dla Realme i absolutnie nie mam się czego czepiać. Może poza tym, że dokładnie taki sam standard to był na początku 2021 roku i w tej kwestii znowu nic się nie zmieniło na lepsze. Kurde, no jakby to tak podsumować obrazowo, to nie jest zły telefon sam sobie, tylko po prostu idealnie mi się wpasował jako przykład pewnego negatywnego trendu. Gdyby Realme 8 szedł do Hogwartu, to by go Tiara przydziału, przydzieliła do domu. Gryffindora, bo był taki sztachetny i w dobrej cenie położył tysiaka, dawał ludziom to, za co inni chcieli więcej. Realme 9 poszedłby do domu Slytherina, bo też był bardzo zdolny, ale też tak sprytnie starał się ukryć pewne rzeczy przed innymi. A Realme 10 zostałby przydzielony do domu... No właściwie to nie do domu, tylko do, do chatki. Do, do chatki Hagrida. No bo jak się nie rozwijasz przez tyle czasu, to won ze szkoły Lasu pilnować. Co polecam w tej sytuacji? No to może Was zdziwić, ale istnieje taka firma jak... Realme i oni mają w ofercie taki smartfon GT Master Edition. Za 1400 zł, czyli stówkę drożej, ale jest pod każdym względem o klasę lepszy od tego. Lepszy procesor, lepsze aparaty, szybsze ładowanie. Jak to możliwe, skoro wyszedł ponad rok temu technologia gna do przodu, a Realme razem z nią starając się zapewnić nam najlepsze brokatowe telefony dla graczy. Pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie, na ile nowy super smartfon jest faktycznie super i nowy i smart. No i oglądajcie też starsze modele, bo na niższych półkach to ostatnio się nie dzieje nic ciekawego, poza tym, że niższe półki robią się coraz wyższe, no bo telefony drożeją tak jak wszystko. Tanieje, wyłącznie Mobile Vikings. I teraz uwaga, bo to jest niesłychanie ważne ogłoszenie. Nowa oferta. Subskrypcja, czyli pobiera wam kasę z karty co miesiąc, tak jak dań na to Netflix, ale nie ma żadnej umowy i można zrezygnować w dowolnej chwili. I na przykład co miesiąc dostajecie 60 giga plus 6 w Unii Europejskiej plus nielimitowane rozmowy i SMSy plus 5G za 35 zł, a przez pierwszy kwartał to w ogóle w promocji po 17,50. Przypominam też, że przy okazji wikingowie mają również najlepszą obsługę klienta pod słońcem i ogólnie to jest taka miła ludzka marka, która każdego traktuje indywidualnie i z sympatią i przypomniało mi się, mi się jeszcze przypomniało, że ten, że ten Rimi 10 to kiepskie wibracje ma takie bardzo, no nie wiem do czego mogę je cenzuralnie porównać ale właśnie bardzo takie niskopółkowe, a tymczasem dzięki za oglądanie do zobaczenia